W przepisie na babeczki owsiane z bananem mamy 3 czwarte filiżanki tradycyjnych płatków owsianych. Robimy babeczki z połowy przepisu. Ile płatków musimy użyć? Jeżeli cały przepis to 3 czwarte filiżanki, a my robimy z połowy, to potrzebujemy połowę z 3 czwartych. Musimy mieć połowę płatków potrzebnych na cały przepis. Czyli potrzebujemy jedną, drugą z 3 czwartych. Zatem po prostu Mnożymy 1 drugą razy 3 czwarte w ten sposób, że mnożymy liczniki i mianowniki. 1 razy 3 równa się 3. 2 razy 4 równa się 8. Skończyliśmy. Potrzebujemy 3 ósme filiżanki płatków owsianych. Spróbujmy to narysować, aby lepiej to sobie wyobrazić. Pozwólcie, że narysuję, jak wygląda 3 czwarte czyli ile płatków potrzebowalibyśmy, gdybyśmy używali całego przepisu. Narysujmy. Powiedzmy, że to cała filiżanka. Dzielimy ją na cztery części. Czyli, jeżeli podzielimy ją na cztery części, to 3 czwarte będzie odpowiadało trzem z tych części. Jedna, druga, trzecia. To cała ilość płatków owsianych. Teraz potrzebujemy połowę tej ilości, ponieważ mamy zrobić babeczki z połowy przepisu. Możemy to po prostu podzielić na pół. Zrobię to innym kolorem. Normalnie użylibyśmy tej pomarańczowej ilości płatków, ale robimy babeczki z połowy przepisu, czyli potrzebujemy połowę tej ilości płatków. Teraz pomyślmy, jak to się ma do całej filiżanki. Możemy to zrobić, zamieniając te cztery części filiżanki na ósme części filiżanki. Zobaczmy, co się stanie, gdy to zrobimy. W gruncie rzeczy, zamieniamy każdą czwartą część na dwie połówki. Podzielmy więc każdą z nich na dwie części. To pierwszy kawałek. Dzielimy go na dwie części i mamy dwa kawałki. To drugi kawałek, dzielimy go na pół. To trzeci kawałek, który znów dzielimy na pół. Na koniec czwarty kawałek, który dzielimy na dwie części. Czym jest więc ułamek całości? Mamy teraz 8 kawałków: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podzieliliśmy każdą z czterech części na pół i mamy teraz 8 kawałków, co obrazuje ósemkę mianownika naszego rozwiązania. Nam potrzebna była połowa z 3 czwartych. Pamiętajcie, 3 czwarte było zaznaczone na pomarańczowo. Zaznaczmy to bardzo wyraźnie, ponieważ ten rysunek może być mylący. To było 3 czwarte. O tu. Czyli to jest 3 czwarte. Ten obszar zaznaczony kolorem fioletowym to połowa z trzech czwartych. Ujmijmy to, posługując się częściami ósmymi. Ile to jest ósmych części? Tutaj mamy jedną ósmą część, drugą ósmą i trzecią. To są trzy ósme. Mam nadzieję, że teraz wiecie, ile to jest połowa z trzech czwartych.